Po raz 71 i jednocześnie ostatni obradowali dziś słupscy radni mijającej kadencji. Przedszkole miejskie nr 21 w Słupsku otrzymało nazwę Gryfickie Smyki. Inwestycja, która służyć będzie osobom niepełnosprawnym, powstaje w Dębnicy Kaszubskiej. Będzie pełnić funkcję centrum opiekuńczo-mieszkalnego. 71 i ostatni raz spotkali się radni mijającej kadencji Rady Miasta w Słupsku. Choć było to spotkanie wieńczące pracę tej rady, radni nie mieli zbyt wiele czasu na świętowanie. Zgodnie z harmonogramem obrad mieli do przedyskutowania wiele spraw bieżących. Między innymi musieli naprawić swój błąd w uchwale dotyczącej kolejnego poszerzenia granic Słupska. W pierwotnej uchwale użyli nieaktualnej nazwy gminy Słupsk, a od stycznia tego roku podmiejski samorząd nosi nazwę gmina Redzikowo. Radni rozmawiali także o miejscowym planie zagospodarowania dla ulicy Armii Krajowej. Sporo emocji wzbudziła dyskusja dotycząca działki na tyłach dawnego kina Millennium. Na jej terenie ma stanąć znaczna część kompleksu, który za 3 lata ma zostać wybudowany na parceli między Starym Rynkiem a ulicami Piekiełko, Grodzką i Zamenhofa. Z wielką pompą świętowano nadanie przedszkolu miejskiemu nr 21 imienia Gryfickie Smyki. Dzięki nazwie nawiązującej do historii i tradycji miasta i regionu placówka zyskała indywidualną tożsamość. Ważnym momentem uroczystości było odczytanie przez prezydent Słupska Krystynę Danilecką-Wojewódzką uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia. To, co jest fajne w szkołach, w przedszkolach, kiedy mamy nie tylko numer, ale mamy jeszcze patrona, z którym się w jakiś sposób utożsamiamy, z którego można budować tradycje, zwyczaje, pomysły na uroczystości przedszkolne czy szkolne, bo ileż pomysłów już dzisiaj. Hymn przedszkola z elementem podkreślającym bohatera, patrona tego przedszkola. Wybór gryfa na patrona nie był przypadkowy. To mistyczne zwierzę od setek lat jest symbolem Pomorza. Ma wiele silnych i mocnych atrybutów. W heraldyce gryf ustępuje tylko lwu. Często wybierany jest jako hel, ze względu na łączenie najlepszych dwóch cech, właśnie lwa i orła. A może dlatego, że heraldyczny gryf jest przeważnie rodzaju żeńskiego? Bo gryf rodzaju męskiego jest podobno bez skrzydły. Bo mieć gryfa w logo to rozumieć siłę, wznosić się ponad przeciętność, być zawsze czujnym i na czasie. I takie chcą być nasze... Punktem kulminacyjnym było jednak zaśpiewanie przez Gryfickie Smyki hymnu oraz odsłonięcie logo ufundowanego przez Radę Rodziców. Dzięki zaangażowaniu rodziców w holu przedszkola zorganizowana została wystawa poświęcona historii gryfitów i Słupska. Przedszkolaki natomiast zachwyciły publiczność swoimi występami podczas uroczystości. Niecodzienną interwencję przeprowadzili policjanci słupskiej drogówki. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli Toyotę z siedzącym za kierownicą 16-latkiem. Nastolatek nie miał prawa jazdy, bo dokument można uzyskać dopiero będąc pełnoletnim. Chłopak jechał z ojcem, który także nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu. W ubiegłym tygodniu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali do kontroli Toyotę. Za kierownicą samochodu siedział 16-latek, który z uwagi na wiek nie posiadał uprawnień do kierowania. Nastolatek poinformował telefonicznie swojego ojca o policyjnej kontroli, a ten po kilkudziesięciu minutach przyjechał samochodem na miejsce, aby odebrać od policjantów pojazd, którym jechał jego syn. Mundurowi sprawdzili 42-latka w policyjnym systemie informatycznym i ustalili, że podobnie jak jego 16-letni syn, nie posiada on uprawnień do kierowania samochodami. Z obu kontroli policjanci sporządzili dokumentację. W przypadku ojca za brak uprawnień grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Natomiast sprawą nastolatka zajmie się teraz sąd rodzinny. Centrum opiekuńczo-mieszkalne dla osób niepełnosprawnych powstaje w Dębnicy Kaszubskiej. Zgodnie z planem obiekt zostanie przeznaczony dla 20 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Z tej grupy 5 osób będzie mogło przebywać tam stale, a pozostałych 15 w ramach tzw. pobytu dziennego. Centrum powstaje na osiedlu Północ. Obecnie trwają zakrojone na szeroką skalę prace ziemne. Budynek ma być gotowy do oddania do użytku już za rok. Docelowo będzie miał powierzchnię 500 m². W jego wnętrzu znajdować się będzie m.in. sala rehabilitacyjna, pracownie, pokój wyciszenia, gabinet medyczny oraz pokoje. Centrum zostanie w pełni wyposażone i dosprzętowione. Koszty budowy to blisko 5 milionów złotych. 3 miliony 200 tysięcy złotych to dotacja z Funduszu Solidarnościowego. Uroczystą galą podsumowana została 16. edycja konkursu plastycznego Witkacy i ja. Uroczystość miała miejsce w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Miejsce nieprzypadkowe, bo słupskie muzeum od lat szczyci się największą kolekcją prac plastycznych patrona konkursu. W tegorocznym konkursie udział wzięło 21 szkół i placówek kulturalnych. Ogółem wpłynęło 335 prac, 211 prac plastycznych i 124 fotografie. Komisja, w skład której weszli m.in. historycy sztuki, artyści, dziennikarze, dokonała wyboru najciekawszych prac plastycznych i fotograficznych nadesłanych na konkurs, które rozpatrywano w trzech kategoriach – szkoły podstawowe, szkoły średnie i licea plastyczne. Jak co roku poziom był bardzo wysoki tych prac i bardzo się cieszymy, że te prace cały czas spływają. Mimo tego, że mieliśmy trudny czas pandemii, a to już jest, przypomnę, 16 konkurs, więc cały czas trwamy i cały czas cieszymy się, że z różnych stron Polski te prace spływają. Mam nadzieję, że również za granicę będą spływać. Teraz chyba, o ile pamięć się mieli, po raz pierwszy pojawił się brzeg z fantastycznymi pracami. Proszę Państwa, nam w komisji jest bardzo trudno dokonać wyboru, bo to jest zawsze nie tylko kwestia techniki, nie tylko jakości wykonania, ale również naszych własnych wewnętrznych upodobań i gustów. I czasami się wspieramy. Na szczęście czasami jest też tak, że mamy swoje własne nagrody, które możemy przyznać pracom, które nam się najbardziej podobają, ale demokratycznie wybieramy te, które są dla wszystkich nas najlepsze. Jak co roku przyznane zostały również nagrody specjalne. Nagroda dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Nagroda dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku, Nagroda prezydenta miasta Słupska, Nagroda prezesa Fundacji Indygo i Słupskiej Grupy Witkacy Cacy Cacy oraz Nagroda przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej PO IW NZZ Solidarność w Słupsku. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem prezydent miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej.